na krawędzi czasu, gdzie myśl jest bliższa milczeniu, a oczy zdają się opowiadać historię niewątpliwą w swoim rodzaju, są stosy pytań. Jak milionowe stronnice z zaułków życia wyrwane, ciszy przyległej do murów, jak okładki do twardej przeszłości, mijając się spojrzeniami. Opowiadamy o szczęściu i śmierci. Ze zwykłą jak noc kolejnością. Wszystko staje się inne. W rzeczywistości bardziej odległe niż zagubiona gwiazda w galaktyce jeszcze nieodkrytej. A jednak to bardzo oczywiste. Pragnienie wyboru niemożliwe. Bo w jednym kierunku zwrócone. I powrotu nie ma już nigdy. Nigdy to strach i niepewność, nigdy to siła dążenia, by nic się nie stało. Po co? Po co? I nigdy nie było. Dlaczego?